Andrzej musi pasek podpuścić. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Günaydın. 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 Dobry. Witam właśnie na drugi dzień, trzeci dzień. Drodzy Państwo, teraz jesteśmy po śniadanie, wyjeżdżaliśmy z hotelu. Pojedziemy najpierw, drodzy Państwo, do tego słynnego muzeum Göreme na otwartym powietrzu. Jak wstaliście Państwo rano na piękny dzień, widzieliście dookoła siebie już trochę balony, na pewno widzieliście jeszcze Kapadocję, widzieliście, słyszeliście jak fajnie, jak piękny balon lata, bo cisza i balon, głos balonu słyszeliście i widzieliście jeszcze tutaj pierwsza formacja skalne, bo wczoraj jak cały czas jechaliśmy, ja mówię, że jedziemy do Kapadocji, ale a tu nie było tu, ani wyduchu, ani słuchu. Tak. Równo płasko jak na żuławie. Bo żeby zobaczyć Kapadocję, te wszystkie formacje skalne, trzeba zjechać do dolin. Jak już zjeżdżamy do dolin, wszystko Państwu się ukaże. Czyli te wszystkie formacje skalne. Bo te wszystkie formacje skalne są ukryte w dolinie. Tu są, w samym regionie są doliny. Czyli jak równina ogromna i pomiędzy górami są doliny i w tych dolinach są ukryte te wszystkie formacje skalne, grzyby skalne, komin skalne i te wszystkie kapliczki z tymi freskami. Co mamy dzisiaj w programie? Najpierw, drodzy Państwo, pojedziemy do tego muzeum Göreme. Zwiedzimy sobie tego muzeum spokojnie i powoli opowiem wszystkich, o wszystkich właśnie fresko i tak dalej. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, ten muzeum, tam była kiedyś osada, czyli te wszystkie kaplice i tak dalej, to na otwartym powietrzu, czyli Göreme Open Air Museum. Muzeum na otwartym powietrzu. I tam są te małe kapliczki i jeszcze ostatecznego, to jest znana, też jest pisano o tym na testamencie, starym testamencie, nowym testamencie. No tak, drodzy Państwo, teraz już dalej o programie, czyli zwiedzanie muzeum tego i potem, drodzy Państwo, jedziemy dalej na drodze, zrobimy sobie postój na punkt, czyli na punkt widokowy. Potem będzie przerwa na obiad. Po obiedzie, drodzy Państwo, jeszcze jeden punkt na zwiedzanie wioski Czałusin. I po południu też jeden punkt, piękny widok nad Doliną Göreme. I tam, drodzy Państwo, to będzie ostatni punkt. I tam nasi baloniarze zostaną właśnie odebrane na przepiękny właśnie lot balony. A resztą grupą my powoli już będziemy wracali do hotelu. Mniej więcej o 4:30 będziemy w hotelu. O godzinie 6 wyjeżdżamy na pokaz Birujące Derwisz. Tak jak wczoraj mówiłem, drodzy Państwo, jeszcze na i Birujące Derwisz, pokaz Birujące Derwisz i na wieczór turecki, oczywiście jak najbardziej można zapisać się. Na wieczór turecki jeszcze zostało poza grupy 6 osób. Ja tak jak wczoraj mówiłem, myślę, że wystarczająco szczegółowo opowiadałem. Polecam, bo dzisiaj byliśmy w hotelu i jeszcze 2 dni zostać w hotelu, to moim zdaniem nudno będzie, bo w nocy nie ma nic w hotelu. To jesteście Państwo na urlopie, zamiast siedzieć w hotelu, warto zobaczyć i trochę bawić się. Na wieczór turecki jak najbardziej, na pokaz derwiszy też jak najbardziej polecam, można zapisać się. Co dalej? Przed nami teraz. Już widzimy pierwszą dolinę, bardziej od lewej strony, czyli jak popatrzymy na wprost na godzinę 11, tam jest Dolina Göreme. Dolina Göreme. I tam jest osada Göreme, gdzie widzimy właśnie te domy, dachy. To jest właśnie osada Göreme, drodzy Państwo. I ta osada kiedyś była zlokalizowana pomiędzy tymi skałami, czyli zanim ludzie zbudowali takie domy, czyli już powiedzmy, że w dawnych czasach zamieszkiwali pomiędzy tymi skałami, czyli wydłubali sobie pomieszczenie w tych skałach. Kapadocja, drodzy Państwo, czyli kraina pięknych koni, to jest teren wulkanicznego. I Czech wulkan, wygasły wulkan, utworzyły cały teren Kapadocja, wybuchając przed milionami lat. Czech wulkany, wygasły wulkan. To są pierwszy wulkan ma
prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Drugi wulkan też ma 3000 i trzeci wulkan 2800 metrów nad poziomem morza. I wybuchając przed milionami lat, drodzy Państwo, utworzyły cały teren Kapadocja. W Kapadocji szczególnie jest trzy formacje skalne, trzy różne skały są wulkaniczne. Tuf wulkanicznego, andezyt i bazalt. Bazalt jest bardzo twardy, nie ulega szybko erozji. Andezyt troszeczkę mniej twardy i ulega do erozji, a tufa wulkanicznego to jest bardzo miękka skała. Skała wulkanicznego, ale miękka, czyli nie trudno nawet cały zdrapać albo wydłubać pomieszczenie. No, gdziekolwiek widzimy te pomieszczenia, które są wykute w skale, tam jest tufa wulkanicznego. Tu jest wejście do muzeum po lewej stronie. My za chwileczkę tutaj po prawej stronie usiądziemy. Gdzie będziesz jechał? No. I proszę popatrzeć teraz do przodu, tam. Widzicie Państwo autobus, nie? Tam w dół. Tam jest parking. To czasie, jak tam mam czas wolny, tutaj, tą drogą, zejdziemy w dół, tam są te stragany, takie pamiątki i tak dalej, można się kupić. I tam na parkingu, przy naszego, tam teraz będzie widać po prawej stronie, proszę zobaczyć. Tam na parkingu będzie zbiórka.